Dzień dobry. Witaj w czwartek, 29 września 2022 roku. W dniu Archanioła Michała i wszystkich aniołów. Słowo, które ma nam dzisiaj towarzyszyć, które ma nas dziś prowadzić, to fragment 5 rozdziału Księgi Jozuego, gdzie czytamy o tym, jak to ów dowódca i wódz Armii Izraelskiej i całego Izraela, Jozue, spotkał Nieznanego, nieznajomego, który przedstawił mu się jako wódz zastępów Pana. Wówczas, jak czytamy w wierszu 14, w piątym rozdziale tej księgi, Jozue padł na twarz i oddał pokłon, a następnie zapytał, co mój Pan rozkaże swojemu słudze. Zaś słowa z Nowego Testamentu wyjęte są z Ewangelii Łukasza, gdzie w rozdziale 22 czytamy o Jezusie, który upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. Dwa różne, zupełnie wydarzenia, dwie różne historie. Można Spotkać się z wytłumaczeniem, czy z taką interpretacją, że oto w obu tych fragmentach występuje Jezus. Bo bardzo często ten anioł, dowódca czy wódz zastępów Pana, który ukazał się Jezuemu, utożsamiany jest Jezusem. Ale to, co w tych dwóch fragmentach zestawionych razem mnie osobiście dotknęło, to to, że. I jedna i druga historia rozgrywa się na kolanach. I w jednej i drugiej historii bohater na kolanach oddaje swoją przyszłość Bogu. Oddaje swoją przyszłość, oddaje to, co go czeka. Jozue pytając, co mam czynić, Jezus mówiąc: "Jeśli możesz, oddal ten kielich ode mnie", ale Niech nie moja wola się dzieje, tylko Twoja. W tym kontekście e, widzimy interwencję aniołów e, jako coś, e, co wcale e, nie zmienia świata wokół mnie, ale zmienia mnie samego. Dodaje sił, dodaje odwagi, dodaje mocy. Bardzo często chcielibyśmy, żeby ten anioł załatwił sprawę za nas. Taki trochę jeans butelki. Wystarczy lampę potrzeć i wyskakuje, zrobi wszystko za mnie. Ale nie tak to działa. Kiedy popatrzymy na wszystkie staro i nowotestamentowe opisy, w których występują aniołowie, to za każdym razem mamy tam mowę o tym, czy widzimy, że anioł jest tym, który wspiera, który dodaje otuchę, który owszem nawet jeśli coś robi, to nigdy nie robi tego zamiast kogoś. I chciałbym nam życzyć, żebyśmy e, takiego anioła zawsze mogli odkryć, widzieć wokół, który pomaga nam i prowadzi, i też dodaje otuchy w wymodlonych i w sytuacjach, które chcemy oddać Panu Bogu, w których nie chcemy swojej woli, w których nie chcemy, żeby działo się to, co my sobie wymyślimy, ale żeby działa się Boża wola. Niech dobry Bóg nam w tym pomaga, dodaje sił, wysyła swoich aniołów, abyśmy mogli Oddawać mu chwałę. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.